Witam Państwa serdecznie, Michał Mątowski. Zaczynamy sezon na dwójkę, którego gośćmi są dzisiaj pan profesor Włodzimierz Bolecki, historyk i teoretyk literatury, autor najpełniejszej monografii Józefa Mackiewicza, Ptasznik z Wilna. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry. I pan profesor Andrzej Kowalczyk, historyk literatury, badacz literatury wieku XX, ze szczególnym uwzględnieniem tego, co powstawało na emigracji po roku 1939. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Spotykamy się w kwietniu, bo w tym miesiącu obchodzimy 110. urodziny Józefa Mackiewicza, znakomitego, ale także chyba najbardziej wyklętego, tak można powiedzieć, panie profesorze, wyklętego pisarza. Wydaje mi się, że dobre słowo. Poeci wyklęci polskiego, to określenie nobilitujące. Nobilitujące, oczywiście. Więc przyjmijmy najbardziej wyklętego pisarza polskiego XX wieku. Dzisiaj te gorące spory wokół Mackiewicza chyba już przycichły. Wydaje mi się, że to także z tego powodu, że pokolenie, które bezpośrednio było uwikłane w te spory, odeszło, odchodzi. Ale pozostaje on pisarzem ciągle dla wielu problematycznym z kilku powodów, a także w związku z tym pisarzem jednak ciągle za mało znanym. W skrócie powiedziałbym, dlatego że stworzył spójne i konsekwentne uzasadnienie antykomunizmu jako postawy, która obejmuje etykę, światopogląd, także spojrzenie historyczne. Przypomnijmy, że on był też świadkiem odkrywania grobów katyńskich. Jego powieści są świadectwem losów Polaków, ale także innych narodowości, kresów wschodnich II Rzeczypospolitej, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, Żydów, Rosjan, osadników czeskich, niemieckich. Mackiewicz był krytyczny wobec zbyt jednostronnego interpretowania zachowań mieszkańców kresów w stosunku do Niemców, wobec Rosjan, a to wobec Sowietów, bo i tu pamiętajmy, że oddzielał kulturę rosyjską od kultury sowieckiej. Ale też wskazał na zapatrzenie w czasie okupacji Polski podziemnej w Londyn i w jego dyspozycje wynikające z polityki brytyjskiej, te decyzje nie rozpatrujące kwestii polskiej jako takiej. A to one nakazywały te dyspozycje brytyjskie uznawać za sojusznika Związek Radziecki jako wroga hitlerowców, a to potem zaważyło na powojennym podziale Europy. Żeby nie było nieporozumień, zaznaczmy tu od razu bardzo wyraźnie, że Mackiewiczowi nie było po drodze ani z Niemcami, ani z Rosjanami, ani z Hitlerem, ani ze Stalinem. No i dodajmy do tego wszystkiego, co jeszcze tym bardziej komplikuje, że na to, w jaki sposób go pokazywano, nałożyła się jeszcze niefortunna historia wyroku na Mackiewicza za rzekomą kolaborację z Niemcami. No i mamy gęsty splot okoliczności, które sprawiają, że mamy pisarza wyklętego. Zapomniałem o czymś? Niewiele można by dodać. Mnie się wydaje, że za mało się mówi o nim jako o pisarzu. No właśnie, to jest dlatego prosiłem panów, żebyśmy się spotkali właśnie dlatego, że Józef Mackiewicz, pisarz, to jest temat, przed którym warto by wreszcie stanąć i przyjrzeć się jego dziełu. Jeśli mogę zapytać pana profesora Andrzeja Kowalczyka, pan, który bada literaturę polską, emigracyjną, tą powstałą po 1939 roku, jak pan sytuuje Mackiewicza? Czy to jest taka odrębna jakaś planeta, odrębny świat, czy jednak w tym całym układzie, w galaktyce się ustawia? Myślę, że wybitni pisarze zawsze stanowią jakieś planety osobne, samodzielne, autonomiczne, a wtedy, kiedy przypominają innych, no to już ich ranga jakoś maleje. Wydaje mi się, że rola, ranga emigracji, wartość emigracji polskiej po 1939 roku stoi, no, literaturą po prostu. Mackiewicz należy tu bez wątpienia do takich talentów pierwszej wielkości. Nie wahałbym się go wymienić w jednym szeregu z Miłoszem, Gombrowiczem, Stępowskim, Wincenzem. Hauptem. No oczywiście tak. To jest twórczość, no, tej rangi. Przyjmijmy, że za Mackiewiczem, skoro jedynie prawda jest ciekawa, to może kluczowe dla wszystkiego powinno być ustalenie zasady kłamstwa. Dlaczego jedynie prawda jest ciekawa w tej literaturze? No, można byłoby się spodziewać, że bardzo interesująca może być fantazja, metafora, estetyka, a tu prawda. Czy to ma może związek z tym, że w jakimś sensie, jeśli by tak spojrzeć na wskroś, na to pisarstwo, to jego bohaterką jest historia? Raczej rzeczywistość. Mackiewiczowska fascynacja
prawdą i uczynienie z prawdy podstawowego kryterium wszelkiego piśmiennictwa i w ogóle kultury, komunikacji między ludźmi. Brała się z jego fascynacji rzeczywistością i takiej poznawczej, literackiej pasji docierania do rzeczywistości. Właśnie do prawdy od niej, czyli krótko mówiąc, do wychodzenia poza to wszystko, czym była wypełniona według Mackiewicza sfera publicznych dyskursów na temat rzeczywistości, a zatem życia społecznego, historii, poszczególnych ludzi, zjawisk i tak dalej, i tak dalej. Mackiewicz tę sferę publiczną traktował i potrafił to opisać jako zbiór pewnych przede wszystkim stereotypów, komunałów, uproszczeń, półprawd, wmówień, frazesów, ignorancji i tak dalej. Zresztą od tego zazwyczaj zaczynał każdy ze swoich utworów i pokazywał, że świat jest inny. Dla Mackiewicza rzeczywistość, która funkcjonowała w obiegu społecznym i literackim, i dziennikarskim, publicystycznym, no wszelkim, to była właściwie terra incognita, ziemia nieznana. I on był tym wielkim eksploatatorem, kimś, kto potrafił dotrzeć do różnych zakątków i świata społecznego, i politycznego, i literackiego. Z tym, że to piekielnie niebezpieczne. Tak, ale proszę pamiętać, że źródłem twórczości Mackiewicza są gatunki dziennikarskie. Takie, które dzisiaj zostały kanonizowane i uznane za narzędzie poznawania rzeczywistości. A zatem reportaż, rozmowa, bezpośredni opis. Tak, tak na pewno jest. To podejście dziennikarskie właśnie, przywiązanie do prawdy, bezkompromisowa wnikliwość i taki zmysł badawczy, tak to u niego jest. Proszę pamiętać, że w tym tekście, w którym, z którego pochodzi ten cytat, jedynie prawda jest ciekawa, tak w sumie drobny, Mackiewicz dopowiada tę myśl, odwołując się właśnie do rzeczywistości. On powiada, że rzeczywistość jest zawsze znacznie ciekawsza, znacznie barwniejsza, znacznie bardziej skomplikowana niż jakakolwiek fikcja literacka. Tu jest ten klucz do rozumienia mackiewiczowskiego, rozumienia prawdy. Rzeczywistość jest tym, z czym pisarz musi się zmierzyć, ponieważ nawet jeżeli jego warsztat literacki i artystyczny byłby niezwykle wysublimowany, nasycony wszelkimi odmianami gry, wyobraźni, konwencji itd., to jednak to, co nazywamy rzeczywistością w tym najszerszym sensie, w którym i natura, i świat społeczny splatają się razem, to wszystko jest dla niego, jako dla pisarza, największą zagadką świata. I z tą zagadką świata Mackiewicz mierzył się przez całe życie. Widzieliśmy, że pan profesor Kowalczyk robił notatki. Nie śmiem podglądać, ale chciałbym zapytać się, co do diagnozy. Co w nich jest? Że Mackiewicz to rewelator prawdy. Można by jeszcze to uzupełnić, że jednocześnie ktoś głoszący pokorę wobec rzeczywistości. Rzeczywistość nas egzaminuje, sprawdza, tak? Żąda od nas rzetelności, ale także Mackiewicz to także ktoś przekonany o wielości rzeczywistości, bogactwie, którego nie można zredukować ideologicznie, instytucjonalnie. Ważny wątek w jego twórczości czy publicystyce to motyw tego, w jaki sposób ludzie fabrykują fałsz. W jaki sposób jakby kultura wyspecjalizowuje się w tworzeniu kłamstwa, które jest wygodne, miłe, pożyteczne, uznawane za pożyteczne. Doraźnie, tak. Przynoszące korzyści. Integrujące społeczność. W jaki sposób także ludzie spłaszczają świat, w którym żyją, redukują go do jednego wymiaru. Mackiewicz upomina się o to, szacunek dla bogactwa, wielości tradycji, kultury,
rozmaitości typów ludzkich, które u niego zawsze są bardzo, bardzo różne, bardzo... No, słynna jest jego umiejętność portretowania nawet drugoplanowych postaci, o które dba, których nigdy nie zbywa, nie traktuje jakoś po macoszemu. Więc niezwykła rzetelność, z której też robiono mu zarzut w staroświeckości, prawda, że to jest taki XIX-wieczny realizm. Ale oczywiście to jest wielka cecha jego artyzmu. Ja zapytałem o spotkanie z Mackiewiczem, jakie miał na początku swojej fascynacji jego pisarstwem, Marka Nowakowskiego, pisarza, publicystę, scenarzystę, przewodniczącego kapituły Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza. No i Marek Nowakowski powiedział tak. Ja pierwszą jego książkę przeczytałem w 1959 roku. Pierwszą wydaną w Instytucie Literackim, mianowicie Kontrę. To była moja pierwsza lektura Józefa Mackiewicza i duże uderzenie w łeb. Taka bomba wyobraźni jakaś wybuchła. Książka przyjechała z Paryża, notabene podarowała mi ją Agnieszka Osiecka. To był mój początek z Mackiewiczem. Później poznałem jego siostrzeńca, Kazimierza Orłosia. Mniej mnie odsłaniał Mackiewicza, pogrążony w tym PRL-owskim zamknięciu. Mniej się od niego dowiedziałem, natomiast najwięcej z lektur, z książek, bo po Kontrze przyszły kolejne. Droga donikąd. Też przedwojenny zdobyłem chyba przez kogoś tu w Polsce Bunt Roystów. Reportaże Józefa Mackiewicza, wydane, jeśli się nie mylę, przez Słowo w 1938 roku. A potem przyszły kolejne już książki. Lewa Wolna, Nie trzeba głośno mówić, Karierowicz, opowiadania, blok opowiadań. Mnie to szczególnie bliskie, bo dość dawno już i ciągle piszę opowiadania. To jest taka moja słabość do tej formy. Powiedział pan, że było to uderzenie, cytuję, w łeb. No bo ja na razie tylko zasugerowałem. Aha. A teraz możemy dojść do pytania, dlaczego. A co pana tak uderzyło? Pierwsza rzecz, to uderzyły mi nieznane obszary tematyczne. Niewątpliwie to było istotne. A też jakby, to śmieszne, ale prawdziwe, jakby dalszy ciąg Cichego Donu. Bo tam jest duży wątek kozaczyzny w Kontrze. Tej kozaczyzny znad Kubania i znad Donu. A mnie ta kozaczyzna jako czytelnikowi była znana z epopei, tak można powiedzieć, Michała Szołochowa, Cichy Don. I to był dla mnie CDN Cichego Donu. Ciąg dalszy nastąpił, bo to było obudzenie kozaczyzny, tej wytrzebionej, tej opornej bolszewizmowi z tych stanic nad rzekami, o których pięknie śpiewano w dumkach kozackich. Więc obudzenie tych stanic pod wpływem zwycięstw Hitlera i armii niemieckiej, która szła jak burza, ten Blitzkrieg osławiony. I kozacy, ci rozproszeni, ci zmaltretowani, ci nawet posyłani gdzieś, bo tą kozaczyznę ostro pacyfikowano, bo trzeba powiedzieć, że ona była mocno podzielona historycznie. Część kozaczyzny opowiedziała się za czerwonymi, stąd ich taki znany nam historycznie dowódca Siemion Budionny, który się zasłużył po tamtej stronie w 1920 roku. A ta biała kozaczyzna albo wywożona, albo rozstrzeliwana, albo się ukrywała, albo siedziała cicho jak myszy. I ten piękny opis tam był literacko u Mackiewicza, jak oni wychodzą, budzą się, stanicznicy, budzą się na zew Hitlera. Hitler im daje nadzieję wolności, że kozaczyzna znów się odrodzi, że znów będą stanicznicy w miarę wolnymi ludźmi, bo oni za cara mieli dużą autonomię, mieli przywileje. Za obowiązek służby wojskowej, natychmiastowy, zawsze jak jest potrzeba. No i kozacy się budzili i tam są te opisy, które literacką precyzją, siłą obrazu uderzały właśnie, dlatego mówię, uderzenie w wyobraźnię, w głowę. Te opisy, jak oni rozliczać się też chcą z tymi, którzy ich maltretowali, którzy ich katowali, którzy ich trzebili, czyli z czerwonymi, więc znów te samosądy, a Rebur, które opisywał Babel w swojej konnej armii, jak się znów czerwoni rozprawiali z białymi,
gdy zwyciężyli, więc tu jest sytuacja odwrotna, rewersu. Nadzieja była po prostu wolności. To jest ten tragiczny los historii, która nie jest tak czarno-biała. Tu właśnie komplikacje po raz pierwszy w mojej głowie jeszcze dość młodej odezwały się, że to, co mówiono, że jedni są dobrzy, jedni są źli, u Mackiewicza się rozszczepia ten obraz świata. Ci dobrzy czasem są i źli, i jest to mieszane, albo są raz źli, a potem dobrzy. Ci źli też są źli, a potem dobrzy i odwrotnie jest taki rodzaj melanżu, psychologicznego melanżu postaw. A też Mackiewicz mi odkrył tragedię ludzi w ogóle, ludzi, narodów, bo szczególnie następne jego książki, które opisywały ten tygiel etniczny Wielkiego Księstwa Litewskiego, choćby w tej wielkiej epopei nie trzeba głośno mówić. To znów był obraz tych potwornych komplikacji. Ziemie tamte, dawne, polskie kresy tak zwane, więc Wileńszczyzna, Oszmiana, Święciajny, te wszystkie miasta, miasteczka znane z lektur już tylko nam, młodym ludziom, albo z opowieści rodziców, ja mówię o swoim czasie wtedy, o wyjazdach na Wileńszczyznę, o urodzie i melancholii jeziora Narocz. I to się wszystko tu odezwało z dramatyczną mocą, że ci ludzie, jedni byli Litwinami, drudzy Polakami, trzeci Białorusinami, czwarci Żydami i tak dalej. Kolonie Niemców i Czechów też się zdarzały. Byli Mahometanie, prawosławni, grekokatolicy, byli katolicy, byli wyznawcy judaizmu i wszystko w tym tyglu wojennym. Wojennym, ale właśnie i tu jest ta komplikacja nowa, którą Mackiewicz z całą mocą odkrył. Wojennym z dwóch stron. Wojenny jako skutek inwazji i zdobycia tych ziem przez Niemców, a następnie jako skutek inwazji i zdobycia tych ziem przez Sowietów. Więc w tym strasznym układzie zobaczyłem te losy ludzi. Pokazał dramatyczną, drastyczną komplikację. To są te odkrycia, powiedziałbym, problematyki, którą wnosił Mackiewicz. Ale tu pytanie jest, dlaczego to podziałało? Pomyślałem sobie, że w jakiś sposób na to pytanie, dlaczego to podziałało, może powinno się sięgnąć do tradycji realizmu, tego wielkiego realizmu. Pan powiedział, że ten świat jest u Mackiewicza skomplikowany, że to nie jest jednoznaczne, kto jest dobry, kto jest zły. Realizm trzeba rozumieć w pojęciu też XIX-wiecznym i w pojęciu XX-wiecznym. O to chodzi. Tu jest dość istotna to jest różnica. Być może on z kolebki tego realizmu jako pisarz wyrósł XIX-wiecznego, zresztą jak wiemy z jego wyznań, esejów, silny był dla niego, na niego wpływ realizmu rosyjskiego, tego wielkich Rosjan, typu Tolstoj, Turgeniew, typu Dostojewski, choć mniej uważam, typu Saltykow-Szczedrin, o, trzeba jeszcze do tych klasyków sięgnąć, Leskow, Gogol, także. To był ten blok chyba, który podziałał na młodego Mackiewicza, który chodził do szkół, początkowo też rosyjskich przecież. Kończył to słynne gimnazjum w Wilnie, Winogradowa, ale był przed tym w Rosji. Ojciec jego pracował tam, prowadził interes winiarski, można powiedzieć. Był winiarz na dużą skalę. I tam Rosja, literatura, kultura rosyjska podziałała na niego. A oprócz tego sam fakt, że był z Kresów, ze styku kultur, gdzie silniejsza była Rosja niż w Polsce centralnej. W Polsce centralnej, w zaborze naszym, tym tu warszawskim, guberni tej w prywislańskim kraju bardziej odstręczająco działała na Polaków, a tam niezauważalnie wchodziła kulturowo też w życie codzienne. Więc to był ten wpływ, ale myślę, że on coś nowego wniósł, jakąś dołożył cegłę do tego realizmu, stworzył nowy realizm. Jakiś rodzaj niezwykłej przytomności widzenia. Jeśli patrząc na literacką stronę, to ten jego realizm powieściowy jest zlepem różnych elementów, publicystyki na przykład, co się wydaje strasznie samobójcze dla literatury. Że, elementów autobiograficznych. Że publicystyka może zniszczyć literaturę, tak. Że to jest taki prostacki przekaz, tak, jakiegoś programu, a nie, bo on różne podawał publicystyki w swojej literaturze jako tworzywo do powieści. Poza tym wniósł taki element, który właściwie jest bardzo trudny w literaturze do wykorzystania. Przyrodę. Bo w polskiej literaturze jak przyrodę opisywał Weissenhoff w powieści Sobój, Panna, Puszcza, to były poematy o przyrodzie. Ona jak gdyby była oddzielna od człowieka jednak. Człowiek był turystą w przyrodzie, w
mateczniku, w świecie przyrody. A u Mackiewicza przyroda istnieje w akcji człowieka. Ona jest niezbędnym elementem. Lato to pokazuje lato. Ja pamiętam w Lewej Wolnej, jak to lato, upał letnich w obrazie rajdu kawalerii polskiej, która walczyła z bolszewikami. Jaki jest ważny, jak kurz idzie, jak zatyka oddech, jaki jest deszcz, jak rośnie, jak jest ulewny, jak moczy wszystko, a jak ciężko siedzieć w deszczu na siodle, jak się odparza tyłek. Ta przyroda ma we wszystkich aspektach działanie dramatyczne, a nawet jak strzelają jedni do drugich, bo dużo jest u niego strzałów. Sowieci do Polaków, Polacy do Sowietów, Białorusini i tak dalej. Można ciąg tych strzelanin wzajemnych przytoczyć. Jak strzelają, to jak reaguje przeszyte listowie przez kulę. Jak się obija, jaki dźwięk wydaje kula, która uderza w pień sosny. Jak uderza w gałązki i osypuje się igliwie. Takie rzeczy. A oprócz tego chwile liryczne jadą, nie zawsze tylko myślą o wrogu i są pełni napięcia, są chwile rozluźnienia. Jakiś wieczór nad jeziorem, nagle opis tych oparów rannych, które się z rojstów czy z wody unoszą. Więc to wszystko współgra z akcją, ze światem jego powieści. Nie jest to dodatek, nie jest dekoracja, nie jest ornament. I to jest wielka siła, właśnie wątek przyrody. Jeszcze świat zapachu. Co pachnie, jak pachnie, zakwas chlebowy, ryby wyciągane, gnijące moczary, mech, wszystko, zależnie od pogody, od pory roku. Panie drogi, to poematy, ale poematy nie takie sobie, sztuka dla sztuki, one coś znaczą, czemuś w jego materii powieściowej służą. Takie intuicyjne pojawiło się rozróżnienie realizmu XIX-wiecznego, XX-wiecznego. Jak panowie widzą sprawę? Mi się wydaje, że jednak Mackiewicz tu skłania się zdecydowanie ku bardziej w swoich sympatiach czy sentymentach, ale i w technice także do realizmu XIX-wiecznego, choć wykorzystanie dokumentów, penetrowanie literatury przez publicystykę, mówienie wprost, polemikę historyczną. No to oczywiście już nie jest realizm XIX-wieczny, ale on jakoś potrafi świetną technikę, której się nauczył jednak u wielkich mistrzów realistycznych, połączyć z pasją człowieka XX-wiecznego, uwikłanego w spory o wolność, prawdę, walkę z totalitaryzmem, prawo do głoszenia własnej opinii, outsiderstwo także, przeciwstawienie, no taką też po prostu odwagę osobistą, przeciwstawienie się zbiorowości. Mackiewicz był zwyczajnie bardzo odważnym osobiście człowiekiem, prawda? Tak więc no, nie potrafię tego ująć w jednej formule. A raczej bym to w takiej między takimi dwoma biegunami widział. Trochę opisowo do tego podchodzimy. Trudno bardzo jest to zdefiniować. To pan profesor Kowalczyk. A pan, panie profesorze? Profesor Bolecki? Mackiewiczowska koncepcja realizmu była jego koncepcją pisarstwa nowoczesnego. Mackiewicz od swojego debiutu, w którym opisywał Puszczę Białowieską i poprzez wszystkie swoje utwory, najpierw dziennikarskie, krótkie formy, dłuższe, reportaże, wspomnienia, potem powieści, no i oczywiście opowiadania, bo to były jego pierwsze utwory, debiutował w swoich początkach jako współautor tekstu dramatycznego, ale generalnie rzecz biorąc, szukał formuły na pisarstwo nowoczesne. Ale co to znaczy pisarstwo nowoczesne? Otóż dla Mackiewicza pisarstwo nowoczesne to nie było pisarstwo, które zajmuje się rozwijaniem i, by tak powiedzieć, pieszczeniem samych narzędzi wysłowienia dla samych siebie. Czyli krótko mówiąc, nie była to kolejna forma sztuki dla sztuki, literatury dla literatury, realizmu dla realizmu. W centrum mackiewiczowskiego rozumienia literatury mówiliśmy, że znajduje się pojęcie rzeczywistości, zmierzenie się z rzeczywistością. Ale jest jeszcze inne pojęcie dla niego kluczowe, którego on nie używa, ale które jest oczywiste we wszystkim, co pisze. To jest pojęcie doświadczenia. Jemu chodziło o takie pisarstwo, które ogarnie całość ludzkiego doświadczenia,
A ludzkie doświadczenie, tak jak mówił przed chwilą Andrzej Kowalczyk, to są wszelkie sprawy, z którymi człowiek, zarówno jako jednostka, ale także jako członek zbiorowości, ma do czynienia. To jest i doświadczenie historyczne, to jest i doświadczenie osobiste, to jest i pewien zakres wiedzy, to są rzeczy bezpośrednio związane z naszym życiem codziennym. I otóż Mackiewicz był doskonale świadomy tego faktu, że pisać trzeba tak, by te wszystkie wymiary odczuwania, także sensorycznego, zmysłowego, o których tak pięknie Marek Nowakowski mówił, tych wszystkich smaków, dźwięków, zapachów, widoków, kolorów i tak dalej, to wszystko móc połączyć z tym, co jest równocześnie doświadczeniem historycznym, zarówno w sensie bieżących wydarzeń, które spotykają jednostkę, jak i tego, co jest doświadczeniem losu przez całe zbiorowości. Jego powieści fascynują właśnie tym, że można czytać w nich o historii narodów, historii regionu, historii państw, historii jednostek i równocześnie smakować coś, co można by nazwać historią lotu ptaka, poruszania się trawy, historią fali, która płynie przez jezioro, bo jest wywołana jakimś powiewem wiatru. Ta nieprawdopodobna umiejętność, skala przechodzenia od rzeczy drobnych, niezauważalnych nawet, po które, żeby wyrazić, trzeba sięgnąć do dokumentów, do źródeł, co więcej, nawet je odpowiednio wzbogacić. To wszystko stanowi o tym, że Mackiewicz stworzył bardzo nowoczesną formułę pisarstwa, dla której dzisiaj potrafimy odnaleźć wiele analogii w różnych rodzajach i gatunkach. To, co wydaje mi się uniwersalne i to, co jest wielkim wkładem Mackiewicza w rozumienie realizmu, to to, że realizm nie ma jednej nazwy. Że ten realizm, jak już tu parokrotnie mówiliśmy, musi sięgać po takie instrumenty, żeby rzeczywistość pokazywać z jej różnych stron. Nie można wszystkiego opisać za pomocą jednej formy narracji, nie można wszystkiego opowiedzieć za pomocą opowieści jednej postaci. Jednym słowem, różnorodność stylistyczna, różnorodność rodzajowa i co więcej, różnorodność dyskursów, które są u Mackiewicza. Postaci, ich poglądów, ich doświadczeń, tak, które się ze sobą zderzają, to jest pisarz, który ma świadomość, świadomość tego, o czym mówiliśmy na początku tej audycji. Wielości rzeczywistości, ich zróżnicowania, skomplikowania, komplikacji i równocześnie konieczności szukania języka, zmiany języka poprzez sięganie po różne języki. Publicystyka nie jest publicystyką, nie jest jednym z dyskursów potrzebnych do opowiedzenia o jakichś sprawach. Dla mnie ciekawszą sprawą u Mackiewicza, jeżeli wchodzimy w taki głęboki poziom literacki, taką pewną zagadką do opisania, i pewną, nawet bym powiedział, pewną granicznością jego formy, to, że on nigdy w powieściach nigdy nie sięgnął po pierwszą osobę. Pierwszą osobę wykorzystuje we wspomnieniach, które są pierwszymi szkicami do późniejszych powieści. Powieści są pisane w trzeciej osobie i to jest ten XIX-wieczny rys mackiewiczowski. Mhm. Wszystko inne jest XX-wieczne. Narrator. Bohaterowie, świat, narrator, który jest właśnie taką instancją rozrzucającą mosty pomiędzy rozmaitymi elementami i formami rzeczywistości, który jest punktem odniesienia, który wyrównuje czy dodaje te sposoby mówienia i dodaje szczegóły i elementy, których nie mogą czy nie robią tego jego postaci. Rzeczywiście źródłem jego fascynacji literackich i pisarstwa była literatura rosyjska, XIX-wieczna, a nowoczesnymi formami literackimi w wieku XX, szczególnie w literaturze polskiej, które się opierają na narracji pierwszoosobowej. I tu jest ta granica zarówno estetyczna, w pewnym sensie poznawcza, w pewnym sensie także personalna, bo jeżeli zaczniemy zderzać tych największych pisarzy emigracyjnych polskich
z Mackiewiczem, to Gombrowicz, Stępowski, Miłosz bardzo wyraźnie sterują ku pierwszej osobie, ku narracji autorskiej, gdzie bohater, narrator, także autor mówią jednym głosem i często te głosy są trudne do rozróżnienia. U Mackiewicza jest zawsze bardzo wyraźnie narrator różny od autora. Tu się przełamują jakieś formacje literackie, ten mackiewiczowski rodowód niewątpliwie z wieku XIX, no bo skąd on miał się wziąć, jak nie z wieku XIX, a z drugiej strony jego wyczucie tej wielkiej zmiany świata, wielkiej zmiany form, wielkiej zmiany doświadczenia i za tym konieczności zupełnie innego przedstawiania świata. Ale w centrum jest u Mackiewicza to, co jest jasne dla wszystkich, którzy pisarzy, którzy się mierzą z doświadczeniem wieku XX. Sztuka opowiedzenia prawdy, czyli sztuka jakby opisania tego, co się zdarzyło, tego, jak było naprawdę. Bo łatwo jest opowiadać o snach, łatwo jest opowiadać o, tworzyć światy surrealistyczne, wirtualne, matriksy i tak dalej, Wizje. Ale opowiedzieć o tym, co się zdarzyło, o rzeczywistości. Kiedy jeszcze w tej rzeczywistości bierze udział wielu uczestników. Wielu uczestników. Różnych. Wiele punktów widzenia, wiele różne interesów. Języki, różne głosy. I tak dalej. Tak. To jest ten mackiewiczowski fenomen i ktoś, kto się zanurzy w jego prozę, to w tym odnajduje największy smak literatury. Ja dodałbym jeszcze tu mały przypis dotyczący profesor Andrzej Kowalczyk. Samego języka i słuchu językowego, o czym oczywiście mówiłeś, ale jaka to jest kolosalna wrażliwość na rozmaite odmiany polszczyzny, już nie tylko tej kresowej, prawda, rozmaitej. Już nie tylko bohaterowie mówią własnym językiem, ale on wydobywa jakieś zwroty, słowa, intonacje nawet. Jest to być może też związane z jego proweniencją dziennikarską i początkami pisarza jako dziennikarza. Ale ten świat jakby zostaje także zatrzymany w swojej formie językowej i ta melancholia w sumie mackiewiczowska, tak? Bo to jest opowieść o świecie, który już nieodwołalnie znikł, nie istnieje już. Też jakby w tym bogactwie głosów, dźwięków, intonacji językowych jakoś się zawiera, bo dzisiejsza polszczyzna już tak różnorodna, bogata i barwna, może tak, nie jest niestety. Wróćmy do sprawy obecności opisów przyrody, w ogóle obecności samej natury w tej prozie. Mnie się po tej rozmowie z Markiem Nowakowskim przypomniała sytuacja, w której po ekranizacji Doliny Issy pojawiły się w prasie recenzje zwracające uwagę na wspaniałe zdjęcia pejzażowe, na przepiękne obrazy natury. A wtedy odezwał się także Czesław Miłosz, który nie był tak zachwycony wcale i nawet wyraził pewnego rodzaju obiekcje. Pomyślałem sobie, to jest oczywiste, to nie jest ta natura, to nie jest to, co on zachował w pamięci, ale także funkcjonalnie chyba coś nie tak było. Nie ta relacja między dzianiem się a naturą w powieści, a dzianiem się a naturą w kinie na ekranie. Tak, ma pan rację, że wymieniając Mackiewicza i Miłosza obok siebie, jeśli chodzi o stosunek czy sposób patrzenia na naturę, czy takiej fascynacji, znaczy widzenia natury jednak jako jakiegoś żywiołu, ja powiedziałbym, autonomicznego. Jest w, nie trzeba głośno mówić chyba, w tym słynnym fragmencie Masakry w Ponarach, taki element, kiedy już to wszystko wybrzmiewa, ten mord, i narrator przybliża nam trupa zamordowanego Żyda i jakiś mały fragment łąki i tego, co tam się dzieje, prawda? Fragment o niezwykłej sile, pokazujący bez komentarza, ale uwydatniający jakby zbrodniczość, bezprawie tego, co do czego dopuszcza się człowiek. I jakby miarę jego grzechu wobec natury, która trwa, obojętna, ale jest świadkiem tego, tych wszystkich potwornych wydarzeń.
Więc w tym sensie byłaby to jakaś wrażliwość przyrodnika. Miłosz też w jakimś sensie był przyrodnikiem, chociaż nie miał takiego wykształcenia formalnego, ale może to się też wiąże z faktu, że to była ta generacja, która bliżej żyła wsi, ziemi, natury, polowała na przykład. No, dzisiejsze polowanie jest po prostu jatką zwierząt, prawda? Myśliwi wyposażeni w jakieś znakomite bronie mordują te zwierzęta. Kiedyś polowanie było rytuałem poznawania przyrody, wprowadzania, wchodzenia w życie lasu, poznawania, jakby takiego, no, takiej harmonizowania się z naturą. Więc w dzisiejszej cywilizacji zurbanizowanej, technicznej jest to chyba już nam kompletnie niedostępne. Może dlatego nas też tak fascynuje takie inne spojrzenie kompletnie. Właśnie, sprawa zainteresowania światem przyrody, ta dyspozycja do obserwowania jej, no i to upodobanie do ptaków. Czy pan widzi jakiś związek między tym wszystkim, panie profesorze? To pan napisał o ptaszniku z Wilna i ostatecznie mógłby pan dać inny tytuł tej książce, a właśnie taki pan dał. Mackiewicz dla mnie był najpierw ptasznikiem, a później antykomunistą, bo przyroda, ptaki to było coś pierwotnego. Stałego. Stałego. Natomiast komunizm był wytworem szaleństwa ludzi. I skoro pan zestawił Miłosza i Józefa Mackiewicza, to chciałbym dopowiedzieć kilka drobiazgów. Więc po pierwsze, to właśnie Miłosz ceni najbardziej w Mackiewiczu jego realizm. To właśnie Miłosz widzi w Mackiewiczu jednego z najważniejszych polskich pisarzy, który potrafi zmierzyć się z rzeczywistością świata natury, jak i świata społecznego. Ale różnica między Miłoszem a Mackiewiczem jest bardzo interesująca, jeżeli zestawimy ich stosunek do przyrody, przynajmniej w pierwszym okresie życia Miłosza. Mianowicie Miłosz był przez długi okres czasu, jeśli tak mogę powiedzieć, jakimś społecznym darwinistą. Patrzył na świat w kategoriach walki o byt, zwycięstwa silniejszych nad słabszymi, bezwzględnej ewolucji, która eliminuje nieprzystosowanych, która niszczy słabszych i na tej drodze, jak na drodze jakiegoś wielkiego żywiołu, zostają trupy tych, którzy się w tej ewolucji, w tym nie potrafili zmieścić. Ta wizja natury u Miłosza powodowała, że jego naturalizm w pewnym okresie, jak podkreślam, stawał się taką formą ideologii. Tymczasem Mackiewicz, który był z wykształcenia przyrodnikiem, patrzył na przyrodę jako na sferę kontrastującą i pozwalającą nam ocenić świat społeczny. Ponieważ świat społeczny z jego historycznością, z jego ideologicznością, z jego rozmaitymi wyczynami najbardziej koszmarnymi ludźmi, także wyczynami, od których się ta audycja zaczęła, to znaczy wyczynami deformacji, niszczenia, naigrywania się ze zdrowego rozsądku, przedkładania kłamstwa nad prawdę i kompletnej destrukcji wszystkiego, co jest naturalne. Otóż Mackiewicz powiada, że jeżeli coś jest trwałego, absolutnego, niezainfekowanego ludzkimi dewiacjami, to jest to przyroda. Miarą wolności, miarą prawdy, miarą piękna jest przyroda. Mackiewiczowskie opisy przyrody, które, jak słusznie powiedział Marek Nowakowski, są częścią akcji, są też częścią świata społecznego. Znaczy, natura jest w tym sensie niezwykła u Mackiewicza, że ona nie jest oddzielona od ludzi, od ich życia. Ona żyje razem z nimi. A przede wszystkim świat ludzki i świat przyrody nawzajem się przenikają.
Mackiewicz widział więc w przyrodzie coś, co jest najgłębszym wymiarem doświadczenia człowieka w sensie metafizycznym, bo to było doświadczenie bytu. Dla Mackiewicza w przyrodzie była tajemnica stworzenia. To, czym jest świat ludzki, to jest przemijalne. To teraz, panie profesorze, musimy się przyznać do tego, cośmy zaplanowali. Przysłał mi pan przed naszą audycją teksty dotyczące ptaków. Teksty, które napisał Mackiewicz, w tym opowiadanie o jego ulubionym kruku Krakasiu. No i postanowiliśmy sprawdzić, jak to działa na specjalistę. Poprosiłem Pawła Siwka, żeby zwrócił się z pytaniami do doktora Andrzeja Kruszewicza, dyrektora warszawskiego ZOO, znakomitego ornitologa. No i te teksty mu przekazał do przeczytania, a potem, żeby z nim przeprowadził rozmowę. Czy dla badacza, naukowca te artykuły mają wartość? No w tej chwili to już wartość historyczną, prawda? Te eksperymenty z blaszkami, magnesami na głowach ptaków. No ciekawe, coś tam się z tego udało, jakieś wnioski można z tego wyciągać. To były bardzo pionierskie takie eksperymenty i bardzo dobrze, że się odbyły. W tej chwili już mamy inne technologie. Przyczepia się ptakom GPS-y, satelita śledzi ich trasę i o wiele więcej wiemy. Natomiast to było bardzo interesujące. Z taką nostalgią wręcz to poczytałem. Także cieszę się, że ktoś to opracował, że ktoś to udostępnił, bo przepadłoby mi zwyczajnie. A ta historia kruka, który otrzymał nazwę Krakaś, wykupiony przez Józefa Mackiewicza za 50 groszy od parkowego stróża, odchowany i ta niezwykła obserwacja, taka z pogranicza właśnie obserwatora, badacza, a literata. Zdecydowanie tak. No może tam w niektórych momentach jest taka nadinterpretacja, ale to jak już człowiek jest emocjonalnie związany z takim ptakiem, to jest to wtedy uzasadnione. Kruki zdecydowanie są intelektualną elitą ptasiego świata. Obcowanie z krukowatymi w ogóle z bliska podsuwa człowiekowi różne pomysły i różne wątpliwości, jeśli chodzi o podejście do świata przyrody, bo rzeczywiście są to zaskakująco inteligentne istoty. No i tutaj trafnie są pewne obserwacje wskazane. Skłonność do rozrabiania, do takiego bałaganienia, chuliganienia wręcz, to jest typowa u krukowatych, to jest też związane z inteligencją. Dzieci też tak mają i te dzieci, które mnie najwięcej rozrabiają, później się okazują, że są najbardziej inteligentne, najlepiej sobie w życiu radzą, a te takie ciche, spokojne kończą na malowaniu szlaczków i przy pracach domowych i tak naprawdę nie są przedsiębiorczy później w życiu, więc jest to taka szkoła. I kruk też pokazywał właśnie to, że on ćwiczy się, obserwuje, potem coś rozrabia, coś sprawdza, ale wszystko to ma pewną funkcję przygotowawczą do przyszłego dorosłego życia. Gdyby miał pan taką możliwość zabrać Józefa Mackiewicza chociażby do ptaszarni, do warszawskiego ZOO, to jakie ptaki by mu pan pokazał? No mamy w tej chwili niezwykle inteligentne papugi, Ke, one pochodzą z Nowej Zelandii. Myślę, że obcowanie z nimi sprawiłoby panu Mackiewiczowi ogromną przyjemność. Myślę, że przy tym spotkaniu straciłby sznurówki, bo one by mu je zabrały. Być może zabrałyby też długopis, jeśli by miał przy sobie coś jeszcze. Jest to rzeczywiście chuligańska banda trójki Kei, które zaskakują inteligencją i swoją przedsiębiorczością, a jednocześnie nie mają w ogóle respektu dla człowieka i wchodzi pielenia z miotełką i szufelką, to najpierw mu zabiorą szufelkę, jak będzie gonił za papugą, która zabrała szufelkę, to zniknie mu miotełka, a w międzyczasie nie zauważy, że zabrały te sznurówki, więc trzeba przy nich uważać. Myślę, że tam byłoby wiele radości. To oczywiście nasz żart urodzinowy na te 110 urodziny Józefa Mackiewicza. Chcielibyśmy mu sprawić trochę radości. Mam takie wrażenie, że to straszny pechowiec był, jak się patrzy na jego życiorys. Nie nazwałbym Mackiewicza pechowcem, chyba że ma pan na myśli takie znaczenie tego słowa, które może dotyczyć całej generacji, którą po prostu historia tak doświadczyła, że możemy powiedzieć, że to pokolenie czy ta generacja miała w historii pecha, bo utraciła wszystko. Nie tylko świadkowie, ale uczestnicy i ofiary końca pewnej kultury, tak, końca pewnego świata. W tym sensie zgoda, bo powiedzmy wprost, Mackiewicz należał do tego pokolenia, które jako dziecko, jako bardzo młodziutki człowiek walczyło o niepodległość Polski i ją wywalczyło. I młodość przypadła na II Rzeczpospolitą. Po 20 latach istnienia tej Rzeczpospolitej, która była dla nich nie tylko
doświadczeniem życia państwowego, społecznego, politycznego, historycznego, ludzkiego w każdym wymiarze, niezwykle intensywnego. Po tych 20 latach nagle to wszystko się zawaliło. Co więcej, Mackiewicz należy do tej generacji, która urodziła się, wychowała i żyła na tak zwanych kresach Rzeczpospolitej, a więc w tej części, która zapadła się w odmęt historii, czy z powodu wydarzeń II wojny światowej całkowicie jak Atlantyda. Ten świat, cała cywilizacja wielonarodowa, cywilizacja pierwszej Rzeczpospolitej, bo jeżeli mówimy o polskości, to mówimy o polskości właśnie wielonarodowej, o polskości, na którą składali się obywatele pierwszej Rzeczpospolitej, wymieniani obywatele rozmaitych narodów. A inaczej rzecz widziana z Warszawy, z perspektywy stolicy, inaczej z Wilna. Ale właściwie tak od samego początku już były problemy z rozmawianiem na ten temat. Co się działo z jakimś przytomnym, jaskrawym postawieniem diagnozy. Oczywiście być może, niesłusznej, może ktoś inny postawiłby lepszą, ale właśnie stawianie diagnoz i możliwość dialogu nie miały szans na dobrą realizację. Bo pech, o którym pan wspomniał, tej generacji i w tym Mackiewicza mógł polegać na tym, że w momencie, w którym powstała niepodległa Polska i wydawało się, że będzie można po 123 latach zaborów wrócić do idei Wielkiego Księstwa Litewskiego i dokonać restytucji w wielonarodowej, wspaniałej formacji kulturowej, to okazało się, że jest to niemożliwe, ponieważ ta historyczna formacja, która dzisiaj fascynuje nas właśnie swoją nowoczesnością, bo w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to były Stany Zjednoczone XVI wieku w Europie Wschodniej. Ta formacja została rozszarpana przez przede wszystkim sztucznie podsycane konflikty nacjonalistyczne, podsycane, choć tlące się oczywiście jako naturalne konflikty między narodami, ale podsycone przez III Rzeszę i przez bolszewików poprzez przeciwstawianie, rzucanie na siebie ludzi i społeczeństw, narodów, grup. I na oczach Mackiewicza ten wielki projekt Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego on był jednym z ostatnich piewców, na jego oczach to wszystko zostało zniszczone. I w tym sensie można powiedzieć, że to był wielki pech historyczny. Czy spór Mackiewicza jeszcze istnieje? Ja powiedziałem na początku, że wydaje mi się, że już go nie ma. Sporu nie ma, on tak? Wygasa, tak, że wraz z pokoleniem właściwie odchodzi. Wydaje mi się tak, że jednak Mackiewicz jako artysta przede wszystkim, pisarz, dysponuje tak kolosalną siłą, że w miarę wygasania jakichś pseudosporów, dyskusji, obrzucania się obelgami i tak dalej, czy po prostu sporów o jakieś drobiazgi i tak dalej, niezwykle małostkowych i przykrych, które uwikłany był, prawda, przez pół życia. Mackiewicz, pisarz i artysta, góruje nad tym. Wychodzi. Dla nowego pokolenia cały ten bagaż jest historyczno-literacki, czy należy do jakby do bagażu, który owszem jest ciekawy, natomiast no nie może zaćmiewać tej wielkiej wizji, tego wielkiego epitafium, które spisał. No, można by powiedzieć, że był pechowcem, a jednocześnie był szczęściarzem, to znaczy tym, któremu dane było jeszcze te ostatnie chwile, ostatnie lata swojej ojczyzny spisać, zanotować, przekazać. No to jest wielki, wielki przywilej. A ja powiem inaczej, ale inaczej niż pan, panie Michale. Spór o Mackiewicza będzie trwał tak długo, jak będzie trwał spór o to, czym był komunizm. Ponieważ spór o Mackiewicza jest integralnie związany z jego diagnozą, ale chcę powiedzieć więcej, z europejskim stosunkiem do komunizmu. I tak długo, jak komunizm będzie jako doświadczenie historyczne infantylizowany,
jak będzie, Łagodzony. Jako pogromca tak jest. Hitleryzmu. Tak jest. Jak długo komunizm będzie traktowany jako ideologia prometejska, która ludziom przyniosła wyzwolenie, tak długo tylko będzie istniał spór o Mackiewicza. Natomiast tu w pełni się zgadzamy z Andrzejem Kowalczykiem. Ten spór nie będzie już przysłaniał, myślę, czytelnikom młodszych generacji fenomenu jego twórczości. Literatury samej. Jego samej literatury. I spór o Mackiewicza będzie przede wszystkim ten sam spór, który toczy się dzisiaj od tych kilkudziesięciu lat o wybory biograficzne. I ten spór będzie tak długo żywy, jak żywe będą różne wybory narodów europejskich w czasach II wojny światowej, czy nawet po I wojnie światowej. Bo proszę zwrócić uwagę, jeżeli mówimy, że nie ma sporu o przeszłość, to tylko dlatego, że ten spór zostaje zaklajstrowany albo, jak to się elegancko mówi, przekazany historykom. Ale w XX wieku narody nie tylko wschodniej Europy, bo II wojna światowa to także udział Japonii czy Stanów Zjednoczonych. W pierwszej połowie XX wieku różne narody wybrały różną drogę samorealizacji, co wynikało oczywiście z różnego doświadczenia historycznego. Jeżeli spojrzymy na Europę dzisiaj zwaną środkowo-wschodnią, to wybór Rumunów, Węgrów, Słowaków, Litwinów, Łotyszy był kompletnie inny niż wybór w państwach tak zwanej Starej Unii, tak? Łącznie z Polską. I ten wielki, dramatyczny kocioł konfliktów, który zaplątał się, zawiązał i w jakiś sposób bulgotał od zakończenia I wojny światowej poprzez II wojnę światową, tak długo jak on będzie gorący, tak długo będzie gorący spór o Mackiewicza. Co świadczy o tym, że diagnoza była postawiona dobrze. No w pełni się z panem zgadzam. W pełni się z panem zgadzam. Po prostu dobrze postawiona diagnoza oznacza tyle, że dzięki Mackiewiczowi możemy poznawać historię od strony, która nie należy do mainstreamu, która mówi nam o tej historii coś zupełnie nowego. Fascynuje perspektywami poznawczymi przy wszystkich błędach, jakie Mackiewicz popełniał, bo one wynikały z ograniczonej literatury przedmiotu, jaką dysponował. Ale z drugiej strony ta oryginalność i siła oporu, który Mackiewicz stawiał rzeczywistości i który stawiał tym coraz bardziej dominującym dyskursom poprawnościowym. To wszystko tworzy, że jego pisarstwo jest i będzie jeszcze bardzo długo świeże i odkrywcze. Tak mi się wydaje, że jego osobista odwaga w analizie mitologii narodowej, zbiorowych wierzeń, to są rzeczy nieprzemijające i po prostu jakieś wychowawcze chyba również, prawda? To jest coś, czego nam bardzo potrzeba. Dziękuję panom bardzo. W dzisiejszym sezonie Na Dwójkę gośćmi byli profesor Włodzimierz Bolecki, historyk, teoretyk literatury, autor najpełniejszej monografii Józefa Mackiewicza, Ptasznik z Wilna, i pan profesor Andrzej Kowalczyk, historyk literatury, badacz literatury wieku XX. Bardzo panom dziękuję.